Druk numer 438 jest to projekt grupy radnych, referuje pan Krzysztof Kwaciak. Wnioskuje się do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o usunięcie znaku zakazu parkowania przeciwdziałającego. Proszę, moment, moment, przepraszam jeszcze raz. Szanowni Państwo, szanujmy się, to jest długa uchwała i chciałbym, żebyście się skoncentrowali. Proszę bardzo jeszcze raz, Krzysztof Kwaciak. Proszę o ciszę. Nie, panowie. Ale ja słyszę stąd, a miło że... Słyszycie się, ale ja słyszę, jak dyskutują radni, nie słuchają. Proszę, wnioskuje się do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o usunięcie znaku zakazu parkowania B35 na ulicy Kościuszki, znajdującego się na skrzyżowaniu z ulicą Senatorską w kierunku zachodnim. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Czytać całe, czy Państwo nie. mają przed sobą tekst? Kto z Państwa ma jakieś pytania, wnioski do projektu? To jedna uwaga, bo pojawiło się pytanie, czy to jest most, czy przepust. Dzwoniłem do Zikitu i tam jedna z pracowniczek Zikitu udzieliła mi odpowiedzi, że to jest wozący. A nie przepust. Szanowni Państwo, kto Marek? Proszę. Jedna taka uwaga, bo na moście zgodnie z kodeksem drogowym nie ma możliwości parkowania, więc to co tu Krzysiu napisał, jeżeli ustawimy, zdejmiemy ten znak, prawda, jest obawa taka, że ludzie będą parkować na moście, a Straż Miejska będzie ich, że tak powiem, na pewno będzie ich blokować. Czyli nie dotyczy chodnika. Nie, Marek. I chodzi o to po prostu, jeżeli robimy, to nie wiem, czy to będzie po prostu dzisiaj zawocznie, po prostu albo znak, zakaz parkowania na odcinku mostu. I jest to takie pobijanie... Czyli moment, no i skończy. A po prostu... Panowie! Jak myślę, ludzie, albo dać odwołanie znaku na przykład zakaz zawocznie. No nie wiem, po prostu, żeby ludzie, no bo ludzie są... Są takie zapisy. Moment, zgłosić się do głosu trzeba. Proszę, Kapiotr. Ja mam taką propozycję. Proszę, jak Marek powiedział, że tego mostu tak za bardzo nie widać, to jest most. Ktoś, kto jest niestrakowany, może nie mieć świadomości, że to jest most, taka jest prawda. No bo wygląda w ciągu ulicy, że za mostu to jest prościej skasować ten znak. Tak, nie zobaczy, że jest rudawy, prawda? Po dwóch stronach mostu, tam jest po prostu rzeka rudawa, tak jak zobanie się daje przy... To tak powinno być według chyba... I w tym momencie nie musimy dawać żadnych zakazów, nakazów. Tam źle oznakowany jest ten most. Dobrze, rozumiem. Zgłosił się Marcin, potem Kuba, potem Marek, potem Paweł. Widzę, że dyskusja będzie długa, słyszymy tutaj Andrzej. Proszę, Marcin. Nie, pełni popieram pomysł miejsca, bardzo dobre są w tym momencie blokowane. Dobrze, potem wymieniłem Kubę. Znaczy, czy jest jakieś oznakowanie, że to jest most, coś tam, żeby odwołanie, czy coś tam? Żeby nie nawieszać znowu za bardzo po prostu tych znakach. Kuba, jak nie wsiada? Dobrze, panie Filipie, ale... No jesteś mądry. A ty chodzisz na widzą. Proszę, Marek. Znaczy, nie dałoby się po prostu zostawić ten znak jak jest, tylko pod nim napisać nie dotyczy chodnika. Ale ściągali o to nie chodzi o... Dobrze, na moście. Szanowni Państwo, dziękuję za dyskusję. Ja zaraz dam dalej głos, ale mimo wszystko chciałem złożyć wniosek formalny o odesłanie projektu uchwały do projektodawców i celem dopracowania tego projektu uchwały, przekazania go pod obrady Rady, tak żeby był jasny, czytelny i wizja lokalna powinna przeprowadzona. To jest masło maślane, zaczynamy się przekomarzać, co kodeks ruchu drogowego i tak dalej. Moim zdaniem projekt uchwały jest nieprzygotowany. Składam taki wniosek formalne o wysłanie. Głos za, sam wypowiem, Julia też, głos przeciw. Pytanie jest tylko, gdzie tutaj jest niedopracowanie, bo nie wiem. Ja z dyskusji wnioskuję, że Państwo się przekomadzacie, ale czy postawić taką tabliczkę, czy inną. A poza tym jeszcze, szanowni Państwo, proszę o głosowanie, póki co i głosujemy wniosek formalny, jak go odrzucicie, będziemy dalej głosować. To jest za wnioskiem formalnym o odesłanie projektu uchwały do projektodawcy. Kto jest przeciw? Na odwołanie. Kto się wstrzymał?
Dziękuję. Projekt uchwały został wysłany do projektodawcy. Jeszcze powiem Państwu jednej rzeczy. Umawialiśmy się kiedyś, nie będziemy dawać dzień przed projektów uchwał trudnych, które mogą być normalnie w trybie 10 dni przepracowane przez Komisję Infrastruktury. Szanowni Państwo, przeszliśmy najtrudniejszy etap, czyli projekty uchwał. Myślę, że teraz idziemy do samych ładnych rzeczy. Szybciutko. Dobrze przyjrzeć, co jest na tej kursie, czy przeczytać prawo lub prawo. Proszę Państwa. Mówiłem i zastanowił się nad tym projektem. Proszę Państwa, ale przegłosowaliśmy mój wniosek, nie ma to co dalej dyskutować. To jest takie proste, oczywiste. Chciałem Cię, projektodawcy się nie obrazili, to będę jeszcze raz. Tylko troszkę. Idziemy. Ja mam komunikaty, potem Państwo się zgłoszcie do komunikacji. Szanowni Państwo.